To są osoby, które mają zupełnie różne poglądy polityczne. Jesteśmy przedstawicielami również partii politycznych, ale różnych. Wiele nas różni pogląd na to miasto, na samorząd, burmistrza, starostę, radnych, ale łączy nas to, żeby przeciwstawiać się niesprawiedliwości. Dzisiaj spotykamy się tutaj z Państwem, żeby walczyć z tą ustawą dezubligacyjną. Natomiast tak naprawdę ona powinna się nazywać ustawą represyjną, która wrzuca wszystkich do jednego worka i stosuje odpowiedzialność zbiorową. Kto to robi? Robi to mały człowiek, który uzurpuje sobie prawo do bycia naczelnikiem państwa, który w czasie stanu wojennego, w latach 80., kiedy demokratyczna opozycja walczyła z totalitarnym państwem, siedział spokojnie w domu, nikomu nie szkodząc. Tak? I ta osoba uzurpuje sobie prawo do wydawania sądów nad wami, osobami, które służyły ojczyście. Tyle mojego zdania w tym temacie i zapraszam pana Włodzimierza, żeby jako szef waszego związku powiedział parę słów.